No to widzicie, panowie, czym był naprawdę Wrzesień. Sanacja, zdrada. A we Francji sanacji nie ma. Panowie, dalej nie możemy uciekać. Francuzi powiedzą, nie dali rady we wrześniu, porzucili nas w czerwcu. Musimy trwać. Tu chodzi o honor. We Francji pana Petena nie ma dla nas miejsca. Tu już nie chodzi o honor, ale o los Polski. Ja uważam, że nasze miejsce jest u boku Anglików. A jeżeli i oni pójdą drogą Petena? Panie generale, jesteśmy na miejscu. Musi pan, pułkowniku, wyciągnąć Mareckiego, choćby z podziemi. Tak jest. Staszku, gdzie prezydent? Gdzie minister spraw zagranicznych? Pakują się. Jak to pakują się? Jest zaproszenie króla Anglii dla rządu. Dla rządu? Bordeaux czeka na nas okręt wojenny. A wojsko? Ja żołnierzy nie zostawię. Jak wygląda sytuacja? Trzeba uznać ten smutny fakt, że armia polska w swojej masie jest stracona. Marian, obudź się. No. Posłuchaj. Gdyby naszym jednostkom udało się oderwać od nieprzyjaciela i dotrzeć do portów, zdołamy uratować jakieś 30 tysięcy. Tylko? Opracujesz plan ewakuacji. Rozkazy francuskie przestają obowiązywać. Wojsko nasze uda się do portów i będzie nawiązywało kontakt z Anglikami. Witam panów. Proszę siadać. Panie prezydencie, musimy podjąć uchwałę o opuszczeniu Francji i o kontynuowaniu walki z pomocą Anglii. Wojna nasza trwa. Jest posiedzenie rządu. Tutaj nie wolno. Rettinger! Synu piekła, co pan tu robi? Panie generale, ja pana zapraszam na lunch w Londynie. Oszalał pan. Najmocniej przepraszam, ale fatalnie na mnie wpływa podróż samolotem. Premier Churchill oczekuje pana generała z wielką niecierpliwością.